Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, checklista, mikrofon jest? Jest. Mówię do mikrofonu. Nagrywanie na mikrofon Samson jest? Jest. Kamera jest? Jest. O, jaki ładny chłopak. O, to ja. Dobra. Chcę Państwu pokazać. Ja wiem, że ta koszula to jest trochę szmatławiec, ale to jest koszulka, którą zamówiłem jakiś czas temu. Taka firmowa, Viri Fratres. Znaczy takie logo. Sygnety też są z tym logo, tylko sygnet w furze został. No nie jest to dobrej jakości. Ja to teraz przepraszam, że to jest takie niewyprasowane. Tu takie rogi wystają. Ale to jest po wypraniu od razu. I to świeżutko pachnie. Ja tego używam jako piżamę. Piżama porno. Odpalamy od razu grę, szanowni państwo, bo nie wiadomo, co tam będzie. Czy to się będzie aktualizowało, czy co. Także... gram w piżamie. Dzisiaj niech to będzie nie, że Państwa nie szanuję, tylko taka, powiedzmy sobie, akcja zachęcania młodzieży do snu. Starszy pan, starszy mężczyzna zachęca młodzież do częstszego spania, bo spanie jest zdrowe. No chyba, że spanie z dziewczynami, no to czy zdrowe, to zależy. Powiedzcie to ludziom w nałogu alkoholowym albo po próbach samobójczych i pod mostem. Raz zdrowe, raz mniej zdrowe, raz bardziej mniej zdrowe. Sprowadził zniszczenie na nasz świat. Zaś dumny lud jakieś mrówki został wygnany. Kurwa. A mimo to Rui nie zachwiał naszą jednością. Ponieważ łączy nas Kala, święta więź wszystkich naszych myśli i emocji. Kiedyś grałem w tę grę. Wiele lat temu, a nie wiem, czy w jedynkę, czy w dwójkę. To Brian tam biegnie, widziałem go. Wszechogarniająca moc. Kurwa, wciągło go. No i co teraz, kolego? Kurde, nie wiem, kto jest dobry, kto zły. Czarna dziura budżetowa z Polski. Dzisiaj weź się wszystko, cały wszechświat. Odzyskamy naszą ojczyznę. A wraz z nią nasze dziedzictwo. Wielki mak Uryni Pedes z planety na skraju kosmosu wezwał czarną dziurę budżetową z Polski, by wchłonęła jego wrogów i cały wszechświat. I wchłonęła wszystko i nie zostało się nic. Nie mam pojęcia, więc... Słuchajcie, to był już w jednej grze był Labalbal, był ostatnio Uryni Pedes, więc w postaci wielkiego panteonu, to nie wiem, demon LGBT, nie, MZK, demon MZK, nie będzie można je zmienić. No i co teraz?
tylko małe i duże litery, bez spacji. Aha, bez spacji. No to co, Demon MZK czy LGBT, czy Demon LPG? Demon MZK. Yo, yo, ziomale, jeżdżę MZK, zawsze bez biletu, kanary mogą mi naskoczyć, bo mam, kurwa, hipnotyzujące, uzyskane od szatana w akcie sprzedania duszy oczy. Ten demon sprzedał duszę podobno szatanowi za sławę. No i idzie jak burza, 24 suby już od 2 lat, więc no... Niebawem to, kurde, potęgi YouTube mogą się czuć zagrożone. Oto nadchodzi on. Ten, który sprzedał duszę. Sprzedał duszę najmroczniejszemu. Sprzedał duszę za sławę, suby, lajki i... władzę nad umysłami ludzi. Witamy Starkra, wybierz swój poziom doświadczenia początkujący. No dobra, zróbmy, bo ja zupełnie nie mam pojęcia o co... W symulacyjnym module szkolenia przyszłych dowódców Dominium. Nauczysz się tutaj korzystania z naszego interfejsu i wydawania rozkazów swoim wojskom. Nawet przetłumaczone napisy w grze zobaczcie. Zacznij od klikniętej jednostki lewym przyciskiem, aby ją wybrać. No, dobra. Informacje o wybranej jednostce wyświetlone są na dole ekranu. Dodatkowo, w prawej dolnej części ekranu wyświetlone są komendy, które można wydać jednostce. Pora wydać rozkaz. Kliknij znacznik prawym przyciskiem, aby rozkazać Marine podejść do niego. Załatwione. Bardzo dobrze, rekrucie. W następnej kolejności nauczysz się, jak wydawać rozkaz do ruchu z atakiem. To kolejny sposób na przemieszczenie Marin, ale w tym przypadku zaatakuje on wszystkich wrogów w drodze do wyznaczonego miejsca. Teraz wydaj rozkaz ruchu z atakiem. Naciśnij klawisz ataku, aby przejść w tryb celowania, a następnie kliknij ziemię lewym przyciskiem, aby potwierdzić miejsce docelowe. Tylko spokojnie, coś się tak napali. No to dawaj w niego. Wystarczy, dowódco. Widzę, że potrafisz wykonywać podstawowe polecenia. Minimapa pokazuje zarysowy podgląd całego pola walki i znajduje się w lewej dolnej części ekranu. W dowolnej chwili możesz dostosować widok na pole bitwy, przesuwając kursor do krawędzi ekranu. Spróbuj dostosować widok z kamery tak, aby zaznaczony teren przed tobą znalazł się po środku ekranu. Nie, ja myślałem w ogóle, czy to nagrywa się, czy nie? Sieci prywatne... Ale byłyby jaja. Dobra, zaczynaj nagrywanie, czy się nagrywa. Przesuń kursor w prawy górny róg ekranu, aby wyśrodkować widok z kamery na zaznaczonym obszarze. Wykryto wrogie jednostki. Wysyłam ci dodatkowe wsparcie do dowódco. Możesz też kliknąć minimapę lewym przyciskiem, aby zmienić widok z kamery na pole bitwy. Kliknij teraz lewym przyciskiem zaznaczony obszar na mapie, aby obejrzeć swoje wsparcie. No i gdzie ja jestem? Bardzo dobrze, dowódco. Wyniki twoich testów umiejętności wykraczają poza średnią. To. Dominium ceni współpracę i dyscyplinę. Możesz wydawać rozkazy całym grupom jednostek w ten sam sposób, co pojedynczym jednostkom. Wydaj swoim Marines rozkaz. Pamiętaj, komu że aby. Manto? Udało ci się ukończyć to ćwiczenie z wynikiem, który plasuje cię w 90. percentylu wszystkich rekrutów Dominium. Odbieram transmisję. Symulacja dowodzenia przerwana. Słuchaj, mamy sytuację, która wymaga, by zajął się nią prawdziwy dowódca. A ty jesteś najlepszym rekrutem, jakiego mieliśmy od wielu miesięcy. No dokładnie, zgadza się. To jak? Chcesz zebrać trochę doświadczenia w prawdziwej walce? No pewnie, że tak. Trzeba frajerów lać, a nie siedzieć się kryć, nie? Dobra, etat, szkolenie w terenie. ERK zbiera surowce, tworzy budowlę, teren, magazyn, zwiększa je za... Dobra, kontynuuj. Witaj na Taurusie 4. Nie jest to moja ulubiona planeta w sektorze.
zeszłym tygodniu wysłaliśmy tutaj naszych oficerów naukowych do zbadania protoskich artefaktów. Jajogłowi niestety nie wrócili. Może być niebezpiecznie. Musisz założyć bazę i wysłać ekipę ratowniczą. No to ty, Jajogłowy. Centrum dowodzenia właśnie ląduje. Książki czytają, przydadzą ci się głupoty robią. Przydadzą do prowadzenia wydobycia i stawiania budowli. Kończą się nam minerały, więc każmy ERK, żeby zaczęły je zbierać. No to dobra, centrum dowodzenia i co? Wykorzystywana do gromadzenia zbieranych surowców. Kliknij i przytrzymaj LPM i zaznacz ERK. Następnie kliknij PPM złoże minerałów, aby rozpocząć ich zbieranie. Aha, no to dobra, no to dawaj tutaj. No ale co, no zaznaczam ziomków. Tak? Patrz jak śmigają. Będą prowadzić wydobycie, dopóki nie każesz im przestać. Pewnie myślą, że płacimy im za godziny. Dobre. Spójrz w prawo dobre. Ekranu, aby sprawdzić, ile minerałów udało ci się zebrać. Chłopaki się uwijają. Musimy mieć więcej ERK, żeby zebrać wszystkie potrzebne nam minerały. Jednostki robotnicze możesz wyszkolić w centrum dowodzenia. A koszty jaki... No to weźmy 3. Zaczynasz łapać. ERK potrzebują czasu, żeby zakończyć szkolenie. Ale w oczekiwaniu możesz ustawić w kolejce więcej jednostek robotniczych. Żeby zapewnić skuteczne wydobycie, potrzebujemy 12 ERK. W lewej górnej części ekranu wyświetliłem ci twoje zadanie, żeby można było śledzić postępy. Nie musisz dziękować. No poczekaj, to tych jest ilu? Wystraszyłeś mnie! Wystraszyłeś mnie, dobre. ERK gotowy! Gdzie on jest? Co się dzieje? Aha, tutaj, dobra. Do roboty, żołnierz. Do roboty, co ty sobie myślisz? Twardy i gotowy. Nic nie ma za darmo. Każdy w tej bazie zużywa pewną część zaopatrzenia. Bieżące zaopatrzenie oraz jego limit możesz sprawdzić w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli osiągniesz limit, nie będziemy mogli wyszkolić nikogo więcej. Na szczęście ERK mogą stawiać magazyny, które zwiększają limit zaopatrzenia. Dalej, wydaj ERK rozkaz budowy magazynu. Złe wieści? Zwarty i gotowy. Kurwa! Kliknij ziemię lewym przyciskiem, aby zatwierdzić miejsce. W porządku. Będzie zajęty, dopóki nie skończy budować magazynu. Ale potem możesz wyznaczyć mu nowe zadanie. Zdaje się, że ERK skończył. Tak jest. ERK gotowy. Dobrze. Więcej ERK nie potrzebujemy. Następnie będziemy potrzebować koszar, żeby wyszkolić oddziały do walki. Wybierz ERK i każ mu je zbudować. ERK gotowy. Szkoda, że myszką nie da się... A nie, da się! Ale w małym zakresie troszeczkę. Fajna gierka. Podejrzewam, że będę grał na koda. Koszary jak z obrazka, że się tak... Elegancja! Zacznijmy szkolić Marines. Do wyprowadzenia ataku potrzebujemy 5. Twoje zadanie zostało zaktualizowane. Możesz śledzić jego postępy. Czyli ERK to są roboty, uwaga, tak? Pracujące. Czekałem na ciebie. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Nie. Kupa roboty, co? Nie chcę.
żebym tego nie żałował. Dołożyć komuś? Szeregu, chłopaki. Dobra. Siebie. Potwierdzam. Jak tak dalej pójdzie, to niedługo cię awansują. Przygotujmy tych Marines do działania. Pora znaleźć naszych zaginionych naukowców. Wybierz swoich Marines i każ im się udać na most. Tutaj? Wybierz swoich Marines i każ im przejść przez most. Miej oczy szeroko otwarte. A, tutaj, dobra. Przyjąłem. Myślałem, że to się opuszcza na dół, że nie. Wybierz swoich Marines i każ im przejść przez most. Miej oczy szeroko otwarte. A ten to co? Wydasz jakiś rozkaz? Pewnie. Chwileczkę, dowódco. Otrzymałem odczyt z radaru. Wykryliśmy biosygnatury zergów na tym obszarze. Będziemy musieli zachować najwyższą ostrożność. Eksplorację terenu prowadź z wykorzystaniem ruchu z atakiem. Wtedy twoi Marines będą wypatrywać wrogów i w razie czego ich zaatakują. No kurde, rozwalili mi robota. Nie mogę się doczekać. No i znaleźliśmy naszych naukowców, a raczej to, co z nich zostało. Lepiej powiadomię kwaterę główną. Zaczekaj tutaj na dalsze rozkazy. Infekcja, wylęgarnia. Lux automatycznie tworzy larwy. Nadrządca. Kurde, to jak jaja wyglądają. Przygotuj to skupisko Uli na moje przybycie. Wylęgarnia jest sercem skupiska Uli. Co jakiś czas automatycznie powija nowe larwy. Następnie możemy przekształcić te larwy w bardziej przydatne organizmy. Masz za mało zaopatrzenia i twój rój nie może się rozwijać. Przekształć larwę w nadrządce, aby zwiększyć zaopatrzenie. Dobrze. Gdy twój rój będzie rósł, musisz przekształcać kolejnych nadrządców, aby zwiększać zaopatrzenie. Twoja wylęgarnia powiła kolejne larwy. Przekształć się w robotnica, rozbudujemy twoje skupisko uli. Cie, ja już nic nie rozumiem z tego. Dobra, no i mam tą latającą larwę i co ona robi? Aby przekształcić robotnicę, najpierw wybierz wylęgarnię, a następnie kliknij przycisk Wybierz larwę. Masz teraz wybrane dwie larwy. Kliknij dwa razy przycisk Przekształć w robotnicę, aby zamienić je obie w robotnicę. Dobrze. Zadaniem robotnic jest zbieranie surowców i mutowanie w budowle. Zależnie od potrzeb. A czy to nie jest trochę tak drogie monstrum, że to jest wykorzystywanie biednych kobietek? Tutaj brakuje partii feministycznej. Jeśli chcesz podbić tę planetę, musisz posiadać armię. Zanim ją jednak stworzysz, będziesz potrzebować niecki rozrodczej. Każ robotnicy zmutować w nieckę. Pierdolę, o co tu chodzi? Każ robotnicy
Przekształć robotnicy w nadrządce. No to za... No dobra, no to jedno zróbmy w to. Aby stworzyć nieckę rozrodczą, musisz najpierw wybrać robotnicę. No dobra, no i co? I mam... To jest nadrządca. Aby stworzyć nieckę rozrodczą, musisz najpierw wybrać... Kliknij przycisk mutacja podstawowa. Co? Dobra, robotnicę wybrałem. Mutację. Kliknij przycisk mutuj. Kliknij lewym przyciskiem miejsce na ziemi, aby postawić tam budowlę. Mutowanie robotnicy w budowlę jest procesem nieodwracalnym. Ojej. Pamiętaj o przekształcaniu kolejnych robotnic, aby uzupełniać ich straty. Dawaj, zrobimy dwie takie niecki. O. Niecka rozrodcza wygląda toksycznie i odrażająco. No. Dobrze. Teraz przekształć swoje larwy w zerglingi. Wybierz wylęgar, kliknij przycisk przekształć w zerglinga, aby rozpocząć tworzenie zerglingów. Masz wystarczającą ilość larw, aby zmutować więcej zerglingów. Nie musisz czekać. Z każdej larwy powstają dwa zerglingi. Ich siła bierze się z liczebności. Teraz pokażę ci, jak przekształcać potężniejsze sługi, ale do tego będziemy potrzebować więcej wespanu. Doskonale! W pobliżu jest gejzer z wespanem. Najpierw musisz rozkazać robotnicy przekształcić się w ekstraktor na gejzerze. No to dobra, zrobimy tu. Musisz wybrać robotnicę. No to... Kliknij przycisk mutacja podstawowa. Kliknij przycisk mutuj w ekstrakt. Kliknij lewym przyciskiem gej. Gdy budowla będzie gotowa, pozostałe robotnice będą mogły zbierać z niej gaz. O kurczę. Grubo kurczę. Jezu, wygląda jak elita. Będziesz potrzebować trzech robotnic do wydobywania wespanu z ekstraktora. No, ja jestem feministą. Ja nie mogę tego zrobić. Tak. Ilość zebranego przez ciebie gazu widoczna jest w prawym górnym rogu ekranu. No, to jest wykorzystywanie twój jednak kobiet, co by nie, gotowy, mi się to nie podoba. Wzmocnić. Trzeba zgłosić tę grę. Ekranów pozwoli ci przekształcać silniejsze stworzenia. No mi się to nie podoba, muszę to powiedzieć otwarcie. Wybierz robotnicę, aby zacząć. Są larwy. Robotnice. No to jest jednak, no nieładnie, tak? Wybierz robotnicę, aby zacząć. No ale co mam zrobić do cholery? Kliknij przycisk mutacja. No. Kliknij przycisk mutu. Kliknij lewym przyciskiem miejsce na ziemi, aby... Widzę, że twój umysł również ewoluuje. Wątpię, że raczej się rozpadasz, stary jestem. No ale dzięki za docenienie. Ale dlaczego w tej grze poznaję tych marines kosmicznych i tutaj robale? Wyjątkowo ohydne, udało mi się to zrobić. Muszę jeszcze zdobyć grę Fallout Tactics Brotherhood of Steel. Kolonia karakanów jest gotowa. Możesz rozpocząć przekształcanie karakanów. Masz wystarczającą ilość larw, aby zmutować więcej karakanów. Nie trać czasu. K-
Tarakany są stworzone do przyjmowania obrażeń. Ich wytrzymałość pomoże ci podbić ten świat. Możesz już dowodzić moim rojem. Nie zawiedź mnie. F2, wszystkie jednostki. Spraw, by te ranie drżeli na żywo. Boris, rozpędzaj piekło! Atakuj! Atak! Walcz! Zniszcz ich bazę! Tak jest, królowo. F2. Oczywiście, królowo. Skończ z nimi. Zniszcz ich bazę. O tak zrobimy. Są wszędzie! No ale to powinny te duże karakany iść chyba, nie? Tutaj 21. Dywizja Szturmowa na Taurusie 4! Zaatakowały nas zergi! Czy ktoś mnie słyszy? Proszę o natychmiastową ewakuację! Zergi zajęły ten świat i wszystko na nim. Jest, co to jest? Jeszcze jakaś trzecia nacja? Wszystko na kopyto. Odebraliśmy sygnał z wezwaniem o pomoc. Co, koń jakiś? Planetę opanowały zergi. Nie możemy na to pozwolić. Planeta koń. Musimy natychmiast wyeliminować wroga. Piękne zwierzę, koń. Kurwa, to jakaś trzecia nacja czy coś? Konna dywizja. Terranie, którzy nadali ten sygnał, znajdują się pod tymi współrzędnymi. Ich wojownicy zostali już zainfekowani. Musimy zakończyć ich koszmar i zadać im łaskawą śmierć. Proszę, zabij mnie! Nasze wojska chronione są przez osłony, które zregenerują się szybko, chyba że znowu zostaną zaatakowane. Musimy ruszać dalej. Chcę wiedzieć, jak bardzo rozprzestrzeniła się infekcja zergów. Bardzo mądrze. Tak jak się obawiałem, opanowały całą planetę. No. Aby oczyścić ją z infekcji, będę potrzebował złotej armady. Nada chwila zergi zdobędą nad nami przewagę liczebną. Musimy wycofać się w bezpieczne miejsce. Będzie jak mówisz. Poruszamy się niezauważeni. Musimy wycofać się w bezpieczne miejsce. Nasi tropiciele mogą ominąć gruzowisko. Te budowle zostały opuszczone dawno temu, ale możemy je reaktywować i przeczekać tutaj do przybycia złotej armady. O Jezu, i znowu. Nasze bramy potrzebują mocy pylonów. Każ próbnikowi przyzwać pylon w pobliże. Najpierw musisz wybrać próbnik. To jest próbnik, tak? Przyzywa próbniki. Co to jest próbnik? Brama. Najpierw musisz wybrać próbnik. Przyzwij próbnik. Najpierw musisz wybrać próbnik. No kurwa, co jest grane?
Gdzie są te próbniki? To? Aha, to jest to. Kliknij lewym przyciskiem myszy przycisk przyzwij budowlę, aby otworzyć menu budowli. Najpierw musisz wybrać próbniki. Pylony będą zasilać pobliskie budowle i zapewniać zaopatrzenie naszemu wojsku. Nasze próbniki są wysoce efektywne. Możemy przypisać je do innych zadań, gdy zainicjują proces przyzywania. Bramy są już aktywne. Wykorzystajmy je do przyzwania zelotów. Niewystarczająca ilość minerałów. No to do roboty, Lenie! Moje życie za Ajur! Do roboty! To jakaś rasa koni. Niewystarczająca ilość minerałów. Kurde, śmieszne jest, jak oni, jak oni takimi głosami mówią. Wciśnij lewy przycisk myszki. To przecież wciśnij lewy przycisk myszki. Jakimi głosami demonicznymi. Moje życie za Ajur. Doskonale. Dysponujemy wystarczającą liczbą zelotów. Ale nie utrzymamy się w walce bez dodatkowych tropicieli. Potrzebujemy rdzenia cybernetycznego, aby ich przyzwać. Moje życie za Ajur! Doskonale. Tropiciele pomogą nam wyeliminować Zergi. Moje życie za Ajur! Doskonale. Rozpocznij sekwencję przyzywania tropicieli w naszych bramach. Ajur! Musisz przyzwać niewystarczająca ilość minerałów. No to do roboty, pani się opierdalacie. A tego też, co on się tutaj leni? Jestem tu, w mroku. Do roboty, Leniu. Aha, przydałoby się, żeby on zrobił limit zaopatrzeniem. Dobra tam, kurwa. No jeden jeszcze. Te roboty. No to jeszcze jeden się został. Dysponujemy wystarczającą liczbą tropicieli. Możemy kontynuować. Jednakże zachowajcie ostrożność, bracia. Zergi zbliżają się do naszego Nexusa. Wojownicy, szykujcie swe ostrza! Wróg się przebija! Musimy się utrzymać! Jestem tu, w mroku. Wasza odwaga zapewniła nam zwycięstwo, moi wojownicy. Złota armada przybyła. To wygląda jak krzaki z marihuaną. Jesteś rolem nieskończonym, bezlitosnym. Aktywuję przywołanie zbiorcze.
Słabeusze! Uciekacie przed walką! Nie! Uderzamy w jedności! Szybko wydaj nowy rozkaz. Co jest grane? Nie, no nic nie mogę zrobić. Dobra, wyjdź. Wszystko już umiemy. Szanowni Państwo, na ten czas wystarczy. Mamy wprowadzenie, wiemy jak ta gra wygląda. Ewentualnie, jeśli będzie fajnie, to do tego wrócimy. Przepraszam, jestem strasznie zmęczony dzisiaj. Także, szanowni Państwo, można by powiedzieć, że gra jest całkiem niezła. To chyba w nią grałem ileś lat temu. Fajna gra. Jeśli będzie ok, bo ja Państwu wytłumaczę, jaki mam pomysł. Pomysł jest taki, że przejdę dużą liczbę gier, i to, co Państwu będzie się podobało i to, co też mi się spodoba, to w to będziemy przechodzić. Mam jeszcze kilka gier na oku. Przy okazji chcę Państwu powiedzieć, że chciałbym się wyspecjalizować w jeździe na kierownicy w grach samochodowych i będzie kamera pokazywała, jak jeżdżę, po prostu zmieniam biegi i tak dalej. Ale to jeszcze za jakiś czas, bo na razie nie umiemy do gry Dirt 2 bodajże po prostu przypasować tej kierownicy. Dlatego to będzie tyle czasu trwało. Szanowni Państwo, dziękuję, że ze mną byliście. Tak wygląda gra StarCraft 2. Niezła. Niezła, zwłaszcza te konie z kosmosu. I zapraszam do następnych gameplay jutro. Pozdrawiam Państwa serdecznie, dziękuję i zapraszam. Przypominam, że jutro o godzinie około 20, jak Pan Dobry Bóg pozwoli, 20, 21, bo mogę jutro gdzieś pojechać, na kanale Marek Kotoński Live będzie stream ze mną, będzie można zadzwonić, pogadać i tak dalej. Także Viri Fratres, chłop w dom, Bóg w dom, trzymajcie się, pozdrawiam, dzięki, cześć.